Cześć wszystkim, dzisiaj Papa z Kubka Kary Dwójka, odcinek 11 na walentynkach. Zdobyliśmy kolejną farbę, której nie mogę wykorzystać, bo ona nie pasuje do Holiday'a. Stwierdziłem, że kupimy przyspieszacz i teraz zbierzemy na te 300 dolców. No jednak przyspieszacz warto. A pod jednym komamem dzwoneczek to 2 plus 1 równa się przyspieszenie i niepilnowanie. Nie... Brak potrzeby pilnowania tych babeczek, jak się pieką. Ok, pizzeria. Z burgerii jeszcze nie ma nikogo. Z taką mija są. On jedyny ma brązowy medalik. Jedyny. Pierwszy i jedyny, Johnny. Rodzinka Romano. I nasza kubka Kary, a więc tylko z trzech popasów są klienci. No i Matt z Flipline Studios. Chyba z reklamy po prostu tutaj. To tyle z rozpoczęcia, tyle ze wstępu. Dzień 11 rozpoczynamy od odblokowania ogi, dostania serduszka, candy heart. I jeszcze teraz chcę zobaczyć, kiedy Johnny przyszedł. W dniu drugim. A ten klient z pierwszego dnia. Ok, James i Mary. Jak tam Olga? Co ty sam mówisz? Ty nie jesteś pod walentynki ustawiona, jak widać. Ty lubisz jakiegoś innego holidayka. No i przyspieszamy. I nie muszę czekać, aż klient przyjdzie, tylko po prostu przypiszemy. Jak klient przyjdzie, to przerywamy i zbierzemy zamówienie. Jak będzie babeczka blisko końca, to się przyspieszy, żeby już ją wyciągnąć. I to akurat wszystko ładnie się zgrywa. Roy. No i tyle. Prawie spadło. Na bok, ani spadło. Centralnie, tylko prawie. Tylko nie wiem, czy to będzie perfekcyjnie. To bita śmietana jest taka słaba perfekcyjnie, chociaż może jest. No. Trochę niezbyt. Bo to, że grade wyjdzie, to nic nie znaczy, jeżeli... Widać. Złe zakręcenie. Jedna. I znowu źle. No, nagle nie wyszło. Przyspieszone ruchy. I tak się kończy. Hej, dajcie mi cofnąć. Szukam
Tam jakieś opcje do cofnięcia, ale nie realnie. Aż mi się nie chce tego robić wolniej. Skoro nie ma perfekta, to nie ma. Procenty. Teraz Edna, potem Roy. Mitch. Sześciu klientów jeszcze dziennie jest. Przyspieszenie i teraz mocne udekorowanie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Również perfekt. A był jakiś dzisiaj? Dawno gut nie było. Olga dała perfektnie. Już szybko zapomniałem, że czy było, czy nie. No i co? Miałbym gdzie wydać tamtą babeczkę, ale musiałbym czekać, aż Xolo przyjdzie. Wtedy bym nie tracił punktów za źle wybraną te nie to tylko to. Jak jest good, to mogę robić szalone rzeczy, bo jest perfekt już zbyt dobry, czyli niedobry, czyli źle. Ok, dwie łapki w górę, bo tutaj i tutaj nie wyszło. Ale to już nie chce mi się tu wchodzić, więc używamy naszego upgrade'u z dnia dzisiejszego i kończymy to zamówienie w ten sposób. Słabo to wyszło. Jednak może Mitch powie coś innego. No właśnie. Słabo to wyszło z tymi piankami schowanymi za babeczki. Jednak oni tu przymkną oko i jest. Jest ładnie, o. Na szczęście mogłem jeszcze to zrobić i wykręciłem perfekta. Przez co może dostaniemy perfekt. Za całe zamówienie, a nie tylko za dobrze wymierzone ciasto. Dobrze nałożone ciasto w beter. I tutaj ta śmietana w tym build. Niech Xolo się wypowie. Okej. Coś tutaj nie dostało punkta. Nie wiemy co. Jednak jest godzina 10 w nocy. Tak około. Patrząc na zegarek, który tam wisiał na no to rank 8 bity, tysiak do zdobycia. Tysiak. A 579 to dzisiaj zdobyliśmy. Hallway Hunt. Dobrze. Kogo szukamy? Mata. A inni nam przeszkadzają. Okej, się mijał z wszystkimi i trafił tu. Dzień 11 zleciał. Do zobaczenia. Cześć.